Patryk, a ty jedziesz ze mną? Nie. Czemu nie? Ale gdzie ty jedziesz w ogóle? Może ale do firmy? Miałeś jechać ze mną. Nie. Podaj mi czarną torebkę. Tam z tyłu stoi. Gdzie jest czarna? No nie wiem. No czarna, no ile mam czarnych torebek? Same jasne. No ale gdyby była, to ją widział tu. Na dole, niższe półki. O. Brawo ty. No, wszystkie lecą. No co mi rozwalasz tam wszystko? Jestem zakupocholiczką, ale wychodzę z założenia, że każdy musi jakieś uzależnienie mieć i nie zamierzam się z niego leczyć. A co ty żeś mi zrobił? Zobacz, zrzuciłeś mi torebkę, popsyłeś mi. No to co, czy to może wyrwał? No dobra, najlepiej no nie, na mnie no... zgonić. No. Ja nie mówię, że wyrwałeś, ale popsyłeś. A to kto to mógł zrobić? Weź mnie, nie drażni, jak przyroda tylko spadła. Lekko i tu przecież... No tylko spadła, no ale była 20 cała. Centymetrów. Patryk, ale była to przecież cała. To ja miałam ją dwa dni czymś takiego. Temu. No, czy ty chora miałam ją jesteś? Dwa dni temu na sobie, a zobacz no, to. Dobra, no. Chwilę tylko ci poproszę, żeś podał torebkę, już rozwaliłaś. No to nie, się Elizę pytaj, albo ci kity, albo ci... Tak. Eliska? Słucham. Chodź na chwilkę do mamusi. Nie mogę teraz, bo robię lekcję. No dobra, to czekaj, to jedę do ciebie. Trucia? Słucham. A coś wiesz na temat? Mamy torebki? Chcesz mi coś powiedzieć? Nie. Córcia, dwa dni temu torebka była dobra na półce, a teraz sięgam i jest uszkodzona. Ale bawiłaś nie... się, brałaś... Nie będę zła, córeczko, nie będę zła, ale trzeba mówić prawdę, tak? No, ale nic się nie stało. Wtedy, jak była u niej koleżanka, to pożyczyła na chwilę, bo coś tam nagrywałyśmy i pożyczyła na chwilę torebkę, ale jak odłożyłyśmy, nic się nie było, bo ona naprawdę... Ale bo nie widziałaś, Eliza. Nie, się szarpnęły, kręciłyśmy. Córeczko, a dobra, a takie pytanie. A czemu z koleżanką byłaś w mamy pokoju i się bawiłaś mamy torebkami? Nie wiem, ale chciała pożyczyć do TikToka czy tam do czegoś do nagrania. Cieszę się, że przyznała, że nie bała się powiedzieć. No wiadomo, no, nie krzyknę na dziecko, nie dam kary ani nic, ale będzie przynajmniej wiedziała na przyszłość, że cokolwiek by było, może przyjść, ja nie będę krzyczała i będzie mogła się spokojnie zapytać. Wiadomo, dzieci się uczą tak samo, jak my się uczymy całe życie. Musisz pamiętać jedną kwestię. To, że koleżanka coś czasami nie chce, to nie znaczy, że ty na wszystko musisz się zgadzać, tak? A ty okay. Jakbyś poszła do koleżanki do domu, to ona by pozwoliła tobie grzebać w jej mamy rzeczach? Nie wiem, po pierwsze się pozwoliła. Nie zabierze. No, to byś nie poszła, nie, córcia? To byś nie poszła grzebać. Nie, ja bym się zrewstydziła. No właśnie. Nawet jeżeli coś takiego się przydarzyło. O, tata, o, taki mądry. A ty byś chciała, jakby w twoich rzeczach grzebała?